znaleźć jakąś głowę. Co by tu wymyślić? Siemka, ludziska, Stavros 84, Geek PS3. Muszę zrobić małą zmianę. Dobra, refreszek, dobra. Kamera jest na to leble, bo musi się tam małe co nieco zrobić, już będzie zaraz dostępna. Tak właśnie to ja. Mamy maj, tak więc kolejna gra miesiąca. A cóż to tam tak grzechocze? Garnek, a co mi tam? Cóż, nada tu mamy pięknie. Kolejna gra miesiąca, czyli Peter w tym razem dostępny. Jak słyszycie, całkiem po polsku, wszystko po polsku. Przydać. Wyglądają dziwnie, ale często kryją użyteczne głowy. Dotykasz i wypada coś ciekawego. Prawdę mówiąc, taki przyjemny dzień. Lewym drążkiem, o kurna, będzie jazda już. Dwie głowy. Lewym drążkiem strujemy. Zamknij się już, kocie! Czy co ty tam jesteś? Dobra. Dokładnie. Widzisz? Miałem rację. Głowa pająka. Jaka fryzura! Nie jestem dość potężny! O, uwaga! O! A teraz, jeśli natychmiast jej nie podniesiesz, stracisz moc magiczną i... A więc pamiętaj, jeśli stracisz głowę, natychmiast ją podnieś. No pamiętajcie, stracicie głowę, to trzeba ją od razu podnieść. Nie wiem, o co chodzi, nigdy nie grałem w to pupeterka. Ach, jeszcze jedno. Księżycowe iskry. Popatrz. Voilà, oto księżycowe iskry. Zbierz ich setkę, a odzyskasz życie, nawet jeśli stracisz wszystkie swoje głowy. O, proszę. Dobra. Szukajmy dalej. To trzeba wylądować przed tym. No ogólnie nie wiem, o co grze chodzi, żeby nie było. O, cześć. O, proszę. Mamy 9. Dobra. Proszę, proszę. Nie wiem zbytnio, o co w tej grze chodzi. Nazwa Peter. O, jakiś chłopak. Jeśli chcesz przeżyć, koniecznie szukaj księżycowych iskier. Dobra. Będę szukał. Będę miał to na uwadze. Dziory wciąż się wścieka. Jozafacie! O, patrz tam. Widzisz symbol głowy? Posłuchaj. W każdej głowie tkwi cząstka magii. Głowy reagują na obiekty o podobnych właściwościach. Przekonaj się sam. Najpierw wybierz właściwą głowę. No już wybrałem. Teraz użyj jej magii. A jak mam użyć? L2? Tak czy inaczej, miałbym oko na te symbole głów. Może być różnie. No proszę, proszę, nic jak dziwnego, że są tacy szczupli. Oj, ty, jak mnie kopnął ham? Co to w ogóle ma być? Następna scena. Ruszajcie i przeprowadźcie go do mnie! Co on tu się dzieje? Fajnie jest, bo za każdym razem te podskoki, ten pad też skacze. Wiedźma nie lubi długo czekać. Te widły są tak samo pokręcone jak wiedźma. No. Ostrzegałem. Głowa! Dobra. Lepiej ją podnieść. Będziesz miał kłopoty, jeśli zgubisz głowę. Przejdź przez tę bramę i mruszaj do kuchni. Nie myślcie sobie, że Kutaro był jedynym nieszczęśnikiem. Co to? Kuchnia była już pełna biedaków, których miś bandzior królewski wyciągnął z łóżek. Dobra. Masakra. Te biedne dzieci miały karmić kapryśnego króla, a to było zadanie nie do wykonania. W końcu jego apetyt na jedzenie był tak ogromny jak apetyt na władzę.
Ostrożnie, bo się sparzysz. Dobra. Księżycowe iskry, tylko się nie wydasz, chwytając je. Dobra. A jak ja mam je tu podnieść jak ten? Aha, bo to znika co jakiś czas. A, to zawodowiec, normalnie. Zawodowiec. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych bachorów i codziennie jesteś upniętany, tarkowany, obierany, gotowany, marynowany, topiony, siekany i ucierany. Albo, jeśli masz szczęście, tylko pomierasz. Zawodowiec, kurna. Fajna gierka się zapowiada. Co za zapach? Aż trudno uwierzyć, że to wiedźma tak gotuje. A to był mój obiad. Wybuch głowa z hamburgera, co za kozak. Iskra magii, no rusz łepetyną. Chlebowa głowa? O, spróbuj z kanapką. Dobra. Mamy kanapkę. Chlebowa głowa? O, spróbuj z kanapką. Może być bliżej. Chlebowa głowa? O, spróbuj. Aha, to znowu ten symbol głowy. A, śmieć. O, cię kurna chamie. Jak zmiana głowy wpływa na zmianę świata? Dosłownie. Pam. Trzeba poczekać, aż się symbol głowy pojawia. Ja chciałem być za szybki, no. Wiedźma, o której mówił latający kot, to wybitnie stuknięta czarodziejka nazwiskiem Zestaw. Zdawałoby się, że ktoś tak biegły w posługiwaniu się kotłem będzie świetnie gotował. Niestety, tak nie jest. No, dawaj, do góry. O! No. Mamy 93 te klejnoty śmieszne, jeszcze chwila i będzie setka. Co do kociego towarzysza Kutaro imieniem Yin Yang, niegdyś służył on bogini księżyca. Można powiedzieć, że jego nowa właścicielka ma nieco mniej klasy. Co za czerep on ma. Dobra. Dobra, jest gitara, jedziemy dalej. Więc jakbyście chcieli coś ściągnąć, pograć w takie coś. Na warzywa. W tej kuchni kucharz może szybko awansować na poterawę. To macie PS Plusa, jeśli posiadacie PS Plusa, to całkiem za darmo do ściągnięcia. Aha! Takie buty tutaj. Całkiem za darmo do ściągnięcia jest na PS Plusie. Wystarczy wejść w ten Instant Game Collection. Nie chcę też zagłuszać, żeby nie było. Trochę. Tam. Ups. Bez takich mi tu. No. No tego to raczej nie przeskoczymy. Dobra. Straciłem jedno życie, no kurna, niedobrze, no. Więc na Instant Game Collection tam macie dostępne. Idźcie moje skarby! Rochy, rochy! Co za zowza? Nie mamy. A nie, nie mamy tej. Yin Yang! Otwórz okna! Ależ tu gorąco, zaraz cię upiekę! Jedno. Drugie. Trzecie. No i co powiesz? Ma się te kocie ruchy, co? Gdzie jest bogini księżyca? No wow, co to jest? Żądam odpowiedzi, dokąd ją zabraliście? Co to ma być? Puszczajcie, prostaki, jak śmiecie! Księżniczka powinna trochę odpuścić. Ty jesteś ten nowy? Zapewne chcesz odzyskać duszę i wracać do domu. Cóż, będziesz musiał podyrdać na drewnianych nóżkach do misia bandziora królewskiego i odebrać mu kalibrusa. Uda ci się. No to nieźle. W końcu jesteś bardzo, fajnie to wygląda, powiem szczerze. Fajny pomysł. Bardzo wyjątkowy. Déjà vu. Iluż już wyjątkowych chłopców naliczyliśmy? Yin-Yang, możesz mu towarzyszyć. Hura, hura. Idziemy do sali tronowej odnaleźć kalibrusa. A
ale wszystkie straciłem. Ja to mam. Wszystkie straciłem. Masakra. No to rzeź. Dobra. Witaj w wieży cierpień. Dobra, więcej grać nie będziemy. Ale niech ta wesoła nazwa cię nie zmyli. Tu aż mroi się od okropnych pułapek. Kości zmysł podpowiedni widzisz? Nigdy nie wiadomo, gdzie kryje się głowa. W garnkach, pancernikach i na parkingach szukaj wszędzie. Dobra. Mają rację ci, którzy mówią, co dwie głowy to nie jedna. Jaka głowa? Czacha, pajączek. Więc jeśli chcecie ściągnąć, jak już mówiłem, na PS Plusie, posiadacie PS Plusa, możecie sobie ściągnąć, to gra miesiąca maja. Pupeter, jak widzicie, po polsku, ustawiony z konsola na polski, tak więc łapie polski. Tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam do następnych i już jutro najprawdopodobniej kolejny odcinek z kolekcji PS Plusa gier darmowych, a jest to Payday 2. Tak więc dzięki, narazka.